Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Simsów z Eurydyką. Troszeczkę mnie w Simsach nie było, ale no wiecie, troszkę czasu zabrakło. I już tutaj widzę, mam jakieś powiadomienie, te bla 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 bla. I uwaga, uwaga, gdzieś... o Jezu, moje gardło siada. A właśnie, jeżeli będziecie słyszeć jakieś dziwne świsty, nie wiadomo co, to strasznie wieje u mnie na dworze i u mnie w pokoju strasznie też bardzo to słychać. Więc proszę, nie zwracajcie uwagi na to. Dobra. Tutaj, w ogóle co ja ostatnio zrobiłam w Simsach? Wprowadziłam nową rodzinę. I trochę, przyznam, trochę mi zajęło robienie jej i jeszcze nawet nie skończyłam. Więc, o Jezu, nie wiem. Po prostu dokończę ją, kiedy będę miała czas, a póki co nie będę ich odwiedzać. Dobra, ty masz na 9, no to laska, wstawaj. Jakieś fryteczki? Coś ten? Dobra, batonik? Nie, nie, nie. Usmaż indyczą nogę sobie. Tak, trochę mi tutaj, wiecie, zeszło. I ostatnio w ogóle też bardzo dużo grałam w Sims 1. Wiecie, taki powrót do dzieciństwa. Jak weszłam, to przez chwilę tak, kurczę, ale tutaj wszystko tak działa, ojeny. W sensie, że wiecie, mogę sobie oddalać jak chcę wszystko, a tam no to cztery strony i koniec, i hejdo. No ale cóż bywa. Dobra, myślę, że sobie włączymy... No. Gdzie to jest? Cyk? Matko bosko, no. Włącz. Dobra. Będziemy musieli to zrobić na automatyczne włączanie. Tak mi się wydaje. O, pięknie! Jeszcze indyczą nogę. Pięknie, naprawdę. Tak. Dobra, tylko coś ma taki nos dziwny, ale... Dobra. Już pojadłaś? Teraz... A nie mówcie, że ja mam wolne. O Jezu! Nie zauważyłam tego, no trudno. To idź to posprzątaj. I już mogę to? Wyłącz to. Nie no, naprawdę się obudziłam się i taki... Taki kater chciałam powiedzieć, nie. Taki coś gardło mnie tak nie bardzo działa, jak ja bym chciała. Więc proszę, nie bijcie. No, Eurydyko. O ja, ona jak zwykle w piżamie. A co się będzie? Co ty tutaj masz za nastrójnik? Jedzenie na pocieszenie. Nie ma to jak trochę dobrego jedzenie dla pocieszenia strapionej duszy. Eurydyko, jesteś strapiona? Dobra, tutaj mamy jakieś... A co ja kupiłam? Darmową rozrywkę. No dobra. Dałoby się to naprawić, ale czy coś dzieje się w mieście w tym tygodniu? Ach, będziemy musieli kupić znowu los na loterii. I idź napraw to, bo coś... No, już. Troszkę pospieszę ten czas. A właśnie, musisz głębokie wdechy porobić. No tak, zapomniałam. Zapomniałam, że ty trochę jesteś taka ten... no i tutaj stwierdziłam, że to będę musiała jakoś dodać. Ewentualnie muszę wybierać mnóstwo punktów szczęścia życiowego, żeby to nareperować. Bo tak to być nie powinno. Trzeba troszkę pieniądzów zdobyć, żeby te wszystkie pomieszczenia jakoś tam ponareperować. Tutaj jakiś obraz by się przydał. Brawo, Eurydyko. Tak. Co my dzisiaj chcemy robić? W sumie, czy ty coś, to ogrodnictwo potrzebujesz do pracy? No trudno. Idź. Nakarm Anitrę. Wytrzyj kałuże po sobie. Czy mamy coś w skrzynce? Gdzie jest skrzynka? Nie ma nic. Nie ma, nie ma, nie ma. Ach, tutaj kamyczki różne mamy, pewnie wszystko. Dobra. No, no sprzątaj to kałuże. Ona się nie wyspała w ogóle. No trudno, przeżyjemy to jakoś. O Jezu, naprawdę słyszycie to jak wieje.
Masakra. Nie wiem, czy u was też jest taka pogoda do D, ale u mnie jest bardzo pogoda do D. A nic nie mogę na to poradzić, że u mnie tak wieje, niestety. Sąsiedzki odwiedź. Masz jakieś w ogóle punkty gotowania? A masz coś tam. Bierz rower i jedziom. W ogóle tak ostatnio myślałam, żeby ją przebrać, ale nie bardzo wiem w co. Więc na razie zostanie taka, jaka jest. Pojedziemy sobie, żeby wziąć udział w maratonie grillowania. Nie, Eurydyko? O, tu już. Grilluj pie... O Boże! Dobrze. Grilluj. Podaj drugie śniadanie, hot dogi. Gdzie ty tam biegniesz? Dobra, to będziemy grillować. O, tu jabłuszka są. Trochę dużo tego grillowania. O nie, nie, pani, idź sobie stąd. Teraz ja robię hot dogi. Czy jest jakiś inny ten grill? Jest, no to idź sobie do drugiego grilla. Ja mogę. Dobra, to zaraz sobie pożyczymy twoje parówki. No, gdzie ty to postawisz? Dobra. Gotuj sobie dalej. Jeden posiłek przygotowany. Normalnie. A ty co tutaj masz? A ja nie umiem tego gotować. Patrzcie, no. No dobra, Eurydyko, działaj. Pogrillujemy sobie troszkę. O Jezu, drzewo. Drzewo z drogi. No, już parówki. No, voila. Teraz podaj stofu. Tak dla odmiany. A co ty wy przynosicie tutaj? Kim ty? Gordon, no co ty? A ty kto to? Mortimer. No nic. No już, już, spokojnie, jeszcze tylko dwa posiłki. O, ci tutaj jakieś. Nie patrzmy. No dawaj, jeszcze dwa posiłki. Wiem, że jesteś zmęczona. Przepraszam, że podpieszam czas, ale naprawdę oglądamy czwarty raz, jak już robi hot dogi. No i ostatni. Potem sobie nawet weźmiesz takiego hot doga. Czemu nikt nie je hot dogów? Kto tutaj przyszedł? O nie, ale dostałam 1000! O! Jesteś znana jako mistrzyni tego. Dobra, to może weź sobie, niekoniecznie to jedz. Ale tu masz zaraz takiego dobrego hotdoga. Kupić coś wartego 100 da się zrobić. Dobra, to ty sobie zjedz. Jest tutaj gdzieś toaleta? Chyba nie ma. No, drinki robią. Szaleni. O, patrzcie, widzicie? Ja byłam lepsza. Hamburgery, trochę coś tak nie bardzo te hamburgery. A to co to? Stek z polędwicy wołowej. No. A ta łososia będzie robić. No dobra, ale ja wygrałam. To Eurydyko, myślę, że będzie dobrze. Jak wrócisz do domu. Dobra, bo już jest wieczór, późny bardzo. Widzisz, cały dzień spędziłaś na grillowaniu, ja nie wiem. Ale 1000 wygraliśmy, to się opłacało. Zrobić 5 razy hot dogi i wygrać 1000. Worth. Dobra. Się chyba siku chce, nie? O Jezu, ale usyfiony, dobra. Kiedy indziej coś z tym zrobisz? A jutro ona idzie do pracy, tak? No to dobra, to trzeba ją wysłać do spania.
No. Go sleep! Jezu. Ten Goku. Jak ja to widzę, to zawsze mi się śmiać chce. O, ktoś dzwoni. Who's that? Nie, idź sobie. Idź sobie, ja tutaj śpię już. Dobra. Słuchajcie, jest czwarta, Eurydyka już nie śpi. Dobra, damy radę. Ale w ogóle jakiś syf w tym domu jest. Matko Bosko, dziewczyno. Ogarnij trochę ten dom. Ja nie wiem. Tak, mieliśmy coś jej kupić. Ale ty nie chcesz niczego wyjątkowego. Co mogę ci kupić? Może lepszy kibel albo kuchenkę chociaż. No idź posprzątaj ten kibelek. Bo naprawdę wołał pomstę do nieba. Może zjesz jakieś śniadanie. Albo dobra, najpierw weźmy sobie wyjdziemy. Z tryb budowy. Stać mnie na jakąś lepszą kuchenkę. Patrzcie, stać mnie. Jaka to jest? Wood 7, a ja mam chyba tą Wood 4, no to faktycznie. Dobra. Na razie postawimy niebieską. To nam zabroni. Ok, i to by było tyle z naszego 1000, ale została pragnienie. Dobra, teraz zjedz jakieś śniadanie, ja ci polecam. Nie umyłaś nawet tego do końca. O matko. No dobra, niech ci będzie. Aż taki usyfiony jest, że nie możesz tego do końca umyć. Potem nakarmisz rybkę. No, przestań. Te buciki śmieszne. Dobra, cyk, cyk, cyk. Jezu, jaki w tym domu syf. A do pracy zaraz idziesz. No to się lepiej pospiesz. Nie przypaliła się jaka jakość? Dobra, os. Patrzcie, progres. No i czemu tego nie jesz, głupia? Idź, jeść. Co się miałam jeszcze tutaj zrobić, ale kurczę, aha. No tak. Idź pielęgnować ogród. Dobra, posprzątaj. Zmywarkę muszę jej kupić. Co tu się dzieje? Samochód przyjdzie za około godziny. No dobra, to przez tą godzinę damy coś tam chyba radę zrobić. Chociaż jak ty pół godziny myjesz jeden talerz, to ja już nie wiem. Dobra. Dobra, jedź do pracy. Potem się zajmiesz pomidor... Zapomniałam, że ty mi tak dziwnie wyglądasz. No dobra. Ona pracuje do 14:30. Pomóż szefowi. A dobra, pomagaj szefowi jak musisz. Czy może... Komu... A ty chcesz zaprzyjaźnić się, to poznaj kolegów naukowców może. Dobra. I potem obowiązkowo, gdzie to jest? Tu. Kup kupon, albo nawet dwa kupony na loterii. I ty chciałaś sobie jakiś ten. Nie pamiętam, co ty już umiesz, a czego nie. No nic, to kupuj książki, zobaczymy. Może inaczej, weźmiemy cyk. Poznane przepisy. Sushi, spaghetti. Hamburger z serem. Dobra. Powiedzmy, że wiemy, o co chodzi. Popodglądajmy sobie ludzi. A to jakieś książki tutaj będzie czytać. No tutaj jest koszyk piknikowy. A tu jakieś nasionko, pomidora. To nie. To ja nie chcę. Zajumała, widzieliście to? Ukradła. Oddawaj to tu. Jak możesz? Mój Boże. Ale nie do... O, strażak jakiś. Co to? Adam Andresen. Oj, dobra, to weź odpoczywaj sobie, bo tam
Widzę słabo. Eurydyka dokonała przełomowego, ruszającego z posad niebo i ziemię odkrycia, o którym będzie głośno w świecie nauki przez lata. Od czasów odkryć Simberta Einsteina nic tak nie poruszyło umysłów statecznych naukowców. Bez wątpienia Eurydyka awansuje lub zostanie podobnie uhonorowana. Dobrze? Bardzo mi się to podoba. O, awans dostanę. Bardzo, bardzo dobrze. Dobra, to może przyspieszmy trochę ten czas. Ja przeniosę nas do Eurydyki. No. Jeszcze pół godzinki. Ktoś wyszedł. Tu są tamne. Kto ty jesteś? Jakiś gobija z kofi. To jest bogaty ziomek. Czemu takie samochody? Są tutaj same. To Funda Kombi. Dobra. Myślę może, że tu? Co tu się dzieje? Nie ma tu nic ciekawego. No. Uwaga. Skończyła dziś pracę. O! Awans! Gratulacje! Dzięki swoim imponującym osiągnięciom Eurydyka zyskała awans na stanowisko wynalazca rzeczy niepotrzebnych, a także premię w wysokości 708 simoleonów. Jej! Nie wszystkie wydziały laboratorium naukowego zapewniają korzyści, czy są produktywne. Tym niemniej, na każde 100 bezużytecznych gadżetów przypada jeden, który wstrząsa do głębi społecznością naukową. Lepiej udoskonalą swoje umiejętności techniczne, ponieważ wszędzie będą się otaczały przeróżne mechanizmy. Jej! Tam szkoła była. Czy ty jedziesz kupić te? Chyba jedziesz. Boże, jak znowu wieje! Ale słońce wyszło, wiecie? Nie wiem, czy u was wyszło, ale u mnie wyszło. Dobra, to idź tam kup. A ja pewnie... O Boże, majsterkowanie. Czy to 350 da się, żeby stworzyć grupę? No niekoniecznie będziemy tworzyć teraz grupę. Przeżyć rozkojarzenie. No niekoniecznie to jest dobry pomysł. No i ci jeszcze raz wyjdź z tego sklepu. A to? Wacław Kowaler. Dziwne, że nie ma moich simów. Albo może coś tutaj jest? Nie. Nie ma moich simów, których wprowadziłam. No nic. Tego nie... O, jest! Jest Hades. Dobrze, potem przyjdziesz tutaj. Jak Hades nam nie ucieknie. Hadesie. Czemu ty tak dziwnie wyglądasz? Chyba strój do pracy mu się popsuł. To bardzo smutne. Dobra. Kupuj przepisy. No i co? Ja nie pamiętam teraz, co je kupiłam. Dobra, kupię ten krem. Oj, ścięło się coś. O, na szczęście tego nie umiem. Co ty masz za książkę? Przypadek czerwonego rowerka! Hadesie, co ty czytasz? Powitaj. No, Hades, przestań czytać. Kurde, muszę, będę musiała znowu wejść i go tam pozmieniać, bo... Dobra, zobaczcie, jaka jest miła. Przyjazny, może... Piątka. Konia cię zrobił. Przyjazny. Plotku, co się dzieje? Eurytyka dowiaduje się, że Hades jest zły. A tu ci niespodzianka. Hades, gdzie sobie poszedłeś? Co nie jest? Obraź, no nie obrażaj nikogo, no. Już sobie musisz wrogów robić, no ty wredna ruro mała. No i co psioczysz? Co psioczysz? Tam łowią jakieś ryby. Dobra, ty musisz swoim ogrodem się zająć. Ty masz cechy, wygadanie jest złośliwa. Dobra, coś wymyślimy, damy radę. Easy peasy. Dobra. Nie idź tam do domu, tylko zajmij się swoim ogrodem. Pielęgnuj ogród. Może ci nawet samochód jakiś kupię. Stać nas?
Zobaczmy. O, telefon dzwoni, dobra, zaraz odbiorę. Auto. Wir lieben Autos. Takiego marnego rzęcha? Nie, no tak, nie, no bez przesady, już lepiej sobie rowerem jeździć. Ale myślę, że może na kibel lepszy nas stać? Zdecydowanie. Są Jantani. Toaleta monomoderna, a to jest jaki ten taki... Dobra, postawimy sobie ten. Proszę. Masz nowy kibel, tadam! Dobra. Odbierz telefon. Włączyć do grupy, a co mieć urojenia? Dobra, coś z tego będziesz miała na pewno. O Boże, z kim ty już nie chcesz rozmawiać? Ty wredna paskudo. Legnuj ogród, bo... Straszna jesteś. Jesteś okropna, Eurydyko. Powinnaś się wstydzić. Często mi dzisiaj nic produktywnego nie zrobiłaś póki co. Tyle, że obraziłaś kogoś tam. Podaj obiad. Spaghetti z sosem ważnym, słucham. Niestety Eurydyka nie wygrała dzisiaj na loterni. Smutno. Dobra, ogarnij szybciej ten ogródek tam. Już. Podlej ślicznie, Eurydyko, ślicznie. Idź teraz, zrób obiad sobie na kilka dni. Potem nakarmisz rybkę. Znowu. Jezu, strasznie brzydka jest ta kuchnia. Będę musiała ją pozmieniać. Bo bardzo mi się nie podobywuje. No już, już. Tam sobie ten. Hyc, hyc, hyc. O, jakie czerwone. Co robisz, bolognese? No pewnie wszystko do jednego gara, proszę bardzo. Pyszne. Koniec pal, proszę. No. Tada! I znowu nie zjesz tego? A nie, zjesz, bo jesteś głodna. Dobra, potem myślę, resztę wrzucimy do lodówki. Dobra, zjesz i znowu pójdziesz spać, bo co? Bo tak, no. Chcesz jej to? Trzeba będzie zrobić rewolucję w tym domu. Niezłą. Posprzątasz nawet po sobie. O jeny, patrzcie ją. Patrzcie, jaka wspaniała. No już, rybka. Jedzonko. I do spania. O nie. Odbierz telefon. No obudź się. Potem... Śpi. Nie, nie chcę rozmawiać, bo śpię, idioto. O mój Boże. A ty... O, nie z twoim najlepszym przyjacielem. Jakim cudem? Z Kronosem musisz się zaprzyjaźnić, zdecydowanie. O! Achievement! Tu czekaj, uspokoisz się najpierw. Rób głębokie wdechy, potem idź się umyj. Dobra. Dzisiaj nawet wcześniej wstać, to zrób siusiu na swoim nowym kibelku i jedz resztki. O, mamy jeszcze jakieś wegetariańskie rolatki. Dobrze. Ile mamy punktów? 4000. No dobra. No, umyj się. Dobra, 440. Ach! I twoje te roślinki. Pewnie nie zdążysz jak zwykle. Bo ci się to zdarza bardzo często. O, już do pracy się ubrałaś? Dobra, siusiu, zjedz. Coś potężne ty, siusiu, robiłaś. Dobra. Pięknie rolatki. No, pokaż, jakiej są jakości. Dobre. Tak, zjedz sobie rolatki. I potem... Kto mnie znowu tutaj dręczy? Odbierz telefon.
Jakaś okazja? Nie? Komu? Kogo tam tak nie lubisz, no? Boże. Zbieraj sobie jabłka dla odprężenia, a nie... Ile w ogóle tego ogrodnictwa? Coś słabo. Chyba będę musiała ci książkę kupić, bo w tym tempie to ty się będziesz milion lat uczyć. Dzisiaj pomidorki zdążysz zebrać? No poczekaj, samochodzie, muszę pomidorki tutaj zebrać. I podlać. Dobra. To nie tym razem. Biegnij sobie. No, let's go. Świruj z innymi naukowcami. Może weźmiesz sobie, powykonujesz jakieś eksperymenty. Eksperymenty. Dobra, znowu sobie nastawimy, żebyś kupiła los na loterii. Bo nawet dwa. I co? I to tyle. Ewentualnie potem zadzwonisz do Kronosa. Jest zadowolona nawet. Co my tutaj mamy? Majsterkowanie. No dobra, tego się pół... Skąd masz tę książkę? Tu mamy jakiś ten cyk. No dobra. To bardzo go nie lubimy. Dobra. Lecz, czasie, lecz. Rybka żyje, to dobrze, jest cały dom brudny. Teraz jak tak sobie grałam, to po prostu brakuje mi Kościldy z jedynki. I sobie odpoczywaj. Naprawdę Kościlda... Cudo. Dobra. Przeczytaj naukę praktyczną od teorii do wybuchu i wróć do pracy, aby uzyskać... Tak. Przeczytasz książkę. Dzień dobry. Podlać rośliny. Podlejesz, oj, nie ma problemu. Zrobiłaś 380. Brawo, Eurydyko. Tak. Seems logic. Dobra. No to głodna jesteś. O matko. Co to się dzieje? Znowu szkoła skończyła lekcję. Co to? Nie ma żadnych ciekawych osób tutaj. Nie ma. Dobra, tu z tym nic nie można zrobić. O! Jest! Uwaga, uwaga! Zgadnijcie, kto tutaj siedzi. Proszę bardzo, jeżeli żebym nie najechała. No, ej, panie, poczekaj. Uwaga! Raz, dwa, trzy, kto to może być? Teraz macie czas na zgadywanie. Dobra, czas się skończył. To jest Dionizos. Tak, to jest Dionizos, a tu jest Posejdon. Posejdon tak ładnie wygląda, jak nie jest w tym sportowym stroju, tylko w normalnym. Ale no to już mamy dwie pierwsze postaci. O kurde, wszyscy tutaj przyszli. Ty zostaw to, chodź tutaj koniecznie. Chodź, poznaj się z Dionizosem, on jest śmieszny. Przyjazne powitanie. No nie kupuj! Chodź tu. Zobaczcie. No chodź się powitaj. Uwaga, uwaga, zgadujcie kto to jest. Ona ma blond włosy, a nie białe. To jest Afro! I tutaj mamy następne. Oj, co to? Słuchaj, dobra. Tutaj jest, proszę bardzo. O, chodź tu! Dobra, poznajmy się z tą panią. Ta pani, kto to zgaduje? I uwaga, to jest Hera. To jest Hera. Dobra, ty sobie z nim tam gadasz. A tam uciekł Zeus. Zeusie, gdzie ty jesteś? No, a tu jest Zeus. I tu jest jeszcze Hermes, zobaczcie, jest tutaj Hermes. A to jest jeszcze Ares. Patrzcie, jest Ares. Piękny, czyż nie?
Meska! Meszę lub... Dobra, może... Witaj się z Afrodytą. O, zalakan. Spój, Norkel. Afro. Gdzie ty tam... Został go wspól... No nie, nie wierzę. Przyjazne to pytanie. Jak widzicie, cały Olimp do nas zawitał. No, powitaj się z Afro. Powiedz jej, że jest piękna. Przyjazne, komplementuj. Och, Afrodyto, to jesteś taka piękna. O, ja wiem. Dobra, powiedz jej jeszcze, zapytaj, a nie, pochwal ją. Tak. O, widzicie, ona jest arogantką, hehe. Powiedz jeszcze co? Pogawędka? Co tu się dzieje? Afrodyta jest arogancka. No! Tak, akurat jestem w stanie zrozumieć. Dobra. I weź sobie talerz. Chyba trochę głodna jesteś. To jest tak, Hermes i Zeusa jeszcze nie widzieliście dobrze. To Zeus jest tu. Tak. Patrz, nawet lubisz Afrodytę. Dobra, teraz weź sobie jedzenie, pójdź gu... No pewnie, Simsy, bugujcie się jeszcze bardziej. Boże. Ja tak ciepki Ares, to ciacho, zobaczcie. Aresie. Aresie. O, patrzcie, będzie koło niego siedzieć. No nie, poszłaś tam, idiotko. Mój Boże, jak ona jest głupia. Ale Poseidon, mógłbyś się przebrać w coś lepszego. On ma taki fajny wdzianko, no. Afro, co ty tak stoisz jak ta, nie wiem. Ja nie wiem, Afro, weź się trochę ogarnij. Dobra. Oh. No i co, zapoznałaś wszystkich? No nie zapoznałaś się z Aresem i z Zeusem. Ale nie, poznaj Posejdona. Posejdon jest jakoś chyba tak przystojniejszy, mi się trochę wydaje. Ha, 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 cieszę się, że pozna. Posejdonie, to czemu nie jadłeś ciołku? Patrzcie, serduszka! Bogactwo i majątek, tylko to ma dla mnie znaczenie. Dzwoń do mnie, kiedy chcesz. Patrzcie, przyjazne. Piątka? Dam piątkę? Romantyczne, opatrzcie. Może poflirtujemy z nim. Zapytamy, czy singiel? O, znowu się popsuło. Hehehe. Spytać o znak. Patrzcie. Poseidon jest singlem! Co jeszcze poflirtujemy? Romantyczne? Gadka na podryw. Euryzyko, zobaczymy, na co ci stać. A trochę tak niefajnie wyglądasz. Tak niefirmowo. Co tu się dzieje? Eurydyka, dowiedziałeś się, że Posejdon to ryby. Te znaki są zgodne ze sobą. Haha. Stanu. Patrzcie, nawet daje ze sobą flirtować. Flirciarz. O, patrzcie go. Romantyczne. Pochwal wygląd. To jest takie... Och, Posejdonie, jesteś taki śliczny. Dobra. Lubicie się, ja widzę. Romantyczne, to jeszcze pochwal osobowość. Ale potem może poznaj go. Wiecie co, już nawet nie pamiętam, jakie ja im cechy dawałam, bo to było tak bardzo dawno temu. Więc ja nie pamiętam, co tam oni lubią. No wiadomo, Afro jest arogancka. Ten... Serio nie pamiętam. Ale trzeba jeszcze zadzwonić do Hadesa. Trzeba będzie jakąś imprezę zrobić potem. No tak. Zadzwoni się jeszcze po gawędka. Mam nadzieję, że będziecie się z pracy chyba. Cholerka. Halo, halo, Hades? Telefon do piekła?
A nie, patrzcie. Jest dostępny. Dobra, to potem... Nie mogę się z tobą pożegnać. Smutne. Dobra. Potem ty wrócisz sobie do domu. Jak już się nagadasz z nim. Szkoda, że dopiero tych, na studiach można SMS-y wysyłać, a nie ten. No nic. Co to? Złe nasionko, to nie chcemy. Dobra. To uciekaj do domu! Tak jak widzicie, poznaliśmy rodzinę, którą wprowadziłam i oni mają dom, tylko ten dom, mi się nawet on nie podoba, ale ja nie umiem budować domów w Simsach, więc no jest sobie taki dom. Jeżeli chcecie zbudować Olimp, proszę bardzo, nie ma problemu. Naprawdę, tylko wiecie, ja na przykład no nie umiem. Ech, co ty miałeś zrobić? Ach, idź, pielęgnuj ogród sobie. To nie umiesz jeszcze tego zasadzić. Tak, i co, do kiedy masz to przeczytać? No jak najszybciej, najlepiej, nie? To proponuję ci tak, Eurydyko. Ja ci proponuję iść się prysznicować i iść spać. Teraz let's do it. Dobra, szybko prysznic w tym brzydkim tym. Coś ci znowu mogę kupić, ale ja nie wiem co. No, Eurydyko, do spania. Dobra. No dobra, Eurydyko, musiałam trochę wcześniej zerwać z łóżka, żeby zjadła, wysiusiała się i tak dalej. Bo tak to by było niemiło. W ogóle chciałam, żeby tą książkę przeczytała, ale nie, bo po co? Dobra, zjedz sobie spaghetti na śniadanie. Czemu nie? Co już tutaj jest brzydkie? To straciło jakoś? Nie. Strasznie długo to jakoś trzyma. Zauważysz, się cała doba minęła, to nadal nie przyśmierdło. To jest co najmniej dziwne. To tak, jak już tutaj siedzisz sobie, to weź poczytaj sobie książkę. Ktoś pojechał tam do pracy. Nie, ty idziesz normalnie. To czytaj sobie, co się tutaj dzieje. Za godzinę podjedzie. Dam radę przeczytać? Chyba niekoniecznie. Dobra, nie dasz rady. Idź do pracy. Przeczytasz jak wrócisz. No, go. Wow. Co tu się dzieje? Ojej, rachunki. No tak. No tak. Dobra, wykonuj znowu niezależny eksperyment. Mój kot się próbuje umościć na kartonie i trochę może hałasować teraz. O, ktoś idzie do pracy. Kto to? Kto to? O, patrzcie! O mój Boże, Orfeusz, czemu ty tak beznadziejnie wyglądasz? Czy ja ciebie tak ubrałam? Nie, ja chyba ciebie tak... Co ty z tym ziomkiem robisz? Chodźcie, matko. No nic. Bywa. Dobra, jak zwykle wyślemy Eurydykę, żeby kupiła sobie kupon na loterii. I tak. Popatrzymy, co tu się dzieje. W sumie jak zwykle nic. Jakie samochody są? To Funda Kombi znowu. Znalazł sobie rzeczy niepotrzebnych, Eurydyko, to takie potrzebne. Nie udał się, o Boże. No dobra, ale tam praca w górę leci. Boże, ja tak pstrykam. Coś powolutku, no ale... Który poziom tego masz? Trzeci. Nieźle, Eurydyko. Radzisz sobie jakoś. Jeszcze ile? 2,5 godzinki? Judy Borsos szuka chętnego do spróbowania smaku nowej rośliny, którą tworzy. Czy Eurydyka Inc. zechce wziąć udział w darmowej degustacji? Tak! Co tutaj napisali? Eurydyka odczuwa niespodziewane konsekwencje eksperymentowania na własnej skórze. Tym niemniej jest to sukces dla nauki.
nic się nie stało? Jakieś pieniążki, cokolwiek? Nie? Nie? To po co ja to żarłam? Mój Boże. Tak wykorzystują ludzi. Jak oni śmią. Ty musisz się uspokoić trochę. Coś nadchodzi. Zarobiłaś pieniążki. Wspaniale, Eurydyko. Wspaniale. Och, znikający rower. Urojenia, co tu się stało? O, to może zostać. Eurydyka cierpi na międzywymiarowe zmieszanie i ledwo zdaje sobie sprawę, jak się nazywa. Lepiej, żeby odwiedziłaś zanim bla bla bla. Cechy te możemy mieć. Wolę nawet te cechy. Dobra. Nie ma już wygadanej cech, wygadaną coś, będzie miała nie znosi sztuki przyjacielska. Okej. Okej, może być. Trzeba jeszcze dodać sobie te cechy. Słuchaj, i potem sobie usiądziesz na tym i poczytasz książkę na świeżym powietrzu. I z dzieckiem tu chodzi. No usiądź na tej ławeczce. Proszę, ćwir. Co to jest? Jakaś tam laska? Dobra. To poczytaj sobie książeczkę. I myślę, że w tym miejscu na razie się pożegnamy. Eurydyka czyta sobie książeczkę z jakąś panią obok. Fiona McIrish. Irish chyba. Tak. Masz pierścionek. I to co? Piszcie w komentarzach swoje opinie, co się wam podoba, co nie. Co Eurydyka powinna zrobić, z kim się powinna zaprzyjaźnić, z kim powinna mieć romans, bla 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 bla, etc., etc. Cześć!